Księgi Wyjścia. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Aaron powiedział im: pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście je do mnie. I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zaniósł je do Aarona, a wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca odlany z metalu. I powiedzieli: Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A widząc to, Aaron kazał postawić ołtarz przed nimi i powiedział: jutro będzie uroczystość ku czci Pana. Wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiadne. I usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, żeby się bawić. Pan rzekł wówczas do Mojżesza: stąd na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Przed chwilą usłyszeliśmy: Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Uważam, że to słowo jest dobrym rachunkiem sumienia. W tym zdaniu słowo Bóg jest napisane z małej litery, a nie z wielkiej. Bogiem z małej litery jest właśnie złoty cielec, któremu pomimo naszej wiary w Boga Ojca często oddajemy w jakiś sposób pokłon. Każdy z nas jest człowiekiem, który ma swoje potrzeby, ma swoje pragnienia. I to jest dobre, tylko do czasu, kiedy nie zaczniemy z tego robić pewnego rodzaju bóstwa. Często mamy tak w swoim życiu, że kiedy bardzo czegoś chcemy, to skupiamy swoje myśli wokół tego. To nakręca nas do zdobycia tego. Małą i kruchą rzecz otaczamy cudownością, po prostu ją pozłacamy i przez to czynimy ją wyjątkową. Tak w starożytności często robiono, że posąg cielca był drewniany i był jedynie pokryty złotem, aby dodać mu wyjątkowości. Drewno to materiał słaby i kruchy, ale kiedy pokryjemy go złotem, sprawia wrażenie mocnego i trwałego. Rachunek sumienia jednak pozwala nam się otrząsnąć. Hola, hola, to nie jest najważniejsze w twoim życiu. Rzeczy materialne nie powinny dla mnie być najważniejsze. Nie powinny stawać się moim bożkiem. Rachunek sumienia pozwala mi odkryć, że najważniejszym i największym skarbem jest dla mnie Bóg, który chce mojego szczęścia. Bóg, który mnie kocha, chce mojego nawrócenia i chce mojego zbawienia.